Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kanale. W pierwszych słowach mojego listu bardzo dziękuję wszystkim za komentarze i wyrażenie swojej opinii na temat, przynajmniej dla mnie, skandalicznego zachowania się dziennikarzy TVN24. Przeczytałem z uwagą i komentarze za, i komentarze przeciw. Nasuwa się jeden wniosek, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Te osoby, które doznały przemocy domowej, były jej świadkami, czy jako osoby dorosłe ze strony współmałżonka, partnera, partnerki, czy jako dzieci będąc świadkami tego, co robił matce ojciec, czy matka ojcu, mają świadomość powagi sytuacji. To osoby, które, szczęście dla nich, nie doznały tego typu traum, rozumiem, że może je bawić pewna groteskowość tej sytuacji, że pijana kobieta kością z zupy bije po głowie swojego męża czy partnera. I może jakby kontekst wywołuje u Państwa śmiech, no ale tak jak wspomniałem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jakby Państwa ocena wtedy kończy się tylko na tej oczywistej groteskowości tej sytuacji, jakby nie idziecie myślami dalej. Też przeczytałem taki komentarz, że widocznie się facetowi należało. No, pozwólcie, że nie skomentuję. Kiedyś moja mama powiedziała i całe życie hołduje tej zasadzie, że liczy się siła argumentów, a nie argument siły. I warto, żeby część opinii publicznej to zapamiętała. Szczególnie ci, dla których przemoc domowa nie jest niczym zdrożnym. Proszę Państwa, wczoraj wzywałem publicznie do działań ze strony prokuratury, pana profesora Bodnara, polityków, ministrów. Jest to absolutna oczywiście koincydencja, bo trudno przypisywać mi taką siłę sprawczą i sami sobie w żaden sposób nie przypisuję, co nie zmienia faktu, że wydarzyło się coś istotnego. Ja może przeczytam Państwu formalny komunikat zamieszczony przez pana prokuratora Nowaka, rzecznika Prokuratury Krajowej, bo uważam, że warto. W toku realizowanych w dniach 26 i 27 marca 2024 roku czynności w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości zabezpieczono bardzo obszerną dokumentację, która obecnie poddawana jest systematycznej analizie. Nadto zabezpieczono kilkaset różnego rodzaju nośników danych, pamięci USB, telefonów, komputerów. Tutaj zwracam Państwa uwagę na liczbę ogólną kilkaset, które zostały przekazane biegłym po uzyskaniu kopii binarnych wyżej wymienionych nośników. Ich zawartość będzie poddana oględzinom i analizie. Teraz to, co jest istotne w tym komunikacie. Prokurator wydał, to jest z dnia wczorajszego, z 9 kwietnia, przepraszam za tę dygresję. Prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych, obejmujące między innymi blokadę kilku rachunków bankowych oraz hipoteki przymusowe na czterech nieruchomościach. Ponadto dokonano zabezpieczenia na mieniu Fundacji Profeto.pl, roszczenia o zwrot Skarbowi Państwa, korzyści uzyskanych z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie ponad 66 milionów złotych. Fundacja jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu artykułu 91 litera A, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. W tym celu dokonano obciążenia hipoteką przymusową nieruchomości w Wilanowie, na której budowany jest ośrodek Archipelag, a nadto zajęto rachunki bankowe wyżej wymienionej fundacji. Uzyskany materiał dowodowy jest poddawany systematycznej analizie pod kątem przesłanek do złożenia do Sejmu RP wniosków o uchylenie posłom immunitetu. Proszę Państwa, to ostatnie zdanie w korelacji do informacji, że zabezpieczono majątki, w tym rachunki bankowe. Tutaj możemy przyznać, że kilka rachunków bankowych, a teraz przeskoczmy do tego fragmentu zdania o uchylenie posłom immunitetu. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że
chodzi o rachunki bankowe Dariusza Mateckiego, Marcina Romanowskiego, Zbigniewa Ziobry i jeszcze kilku osób, że dokonano zabezpieczenia na tych rachunkach. Tak jak mówię, informacja jest nieoficjalna, nie mogłem jej potwierdzić, ale no powiedzmy, że moje źródła są w miarę wiarygodne. Oczywiście, jeżeli się mylę, mogę dokonać sprostowania. Nawet mogę przeprosić, jeżeli zajdzie taka potrzeba. No dobrze, żarty na bok, drodzy Państwo. Dzieje się bardzo poważnie, ponieważ podmioty, które były powiązane z tymi ludźmi, tym gangiem Ziobry, w tej chwili już nie dysponują środkami finansowymi, które zostały zabezpieczone. Tutaj prokuratura przytacza artykuł 91a, paragraf 1 kodeksu postępowania karnego i proszę Państwa, ja pozwolę sobie go przytoczyć, tak dla jasności sytuacji, abyście Państwo mieli szerszy ogląd. Ten artykuł brzmi następująco. Jeżeli w związku z popełnieniem czynu zabronionego osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, uzyskała korzyść majątkową lub świadczenie określone w artykułach 405, 407, artykuł 410, definicja świadczenia nienależnego i artykuł 412, orzeczenie przypadku świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, kodeks cywilny, jednostki samorządowej, państwowej lub samorządowej, jednostki organizacyjnej, etc., etc., ale kończy się to tym, że równowartość uprawnionemu podmiotowi lub orzeka przepadek świadczenia albo jego równowartość na rzecz Skarbu Państwa, możecie Państwo ten artykuł doczytać. Teraz artykuł 412. Sąd może orzec przepadek świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli świadczenie to zostało świadomie spełnione w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym. Jeżeli przedmiot świadczenia został zużyty lub utracony, przypadkowi może ulec jego wartość. I tu, proszę Państwa, warto jeszcze przypomnieć, że prokuratura dysponuje dość potężną bronią, jaką jest konfiskata rozszerzona. Ja kiedyś o konfiskacie rozszerzonej już mówiłem, ale zmienił się kompletnie i totalnie kontekst sytuacyjny, ponieważ mamy do czynienia z czynnościami procesowymi prokuratury, które dotyczą formalnie czynnych posłów na Sejm RP, a immunitet jest przyznany osobie, nie jego miejscu zamieszkania, nie jego laptopowi, ani telefonom, nośnikom pamięci, również rachunkom bankowym, na których na przykład mogą znajdować się środki, które mogą, co niewykluczone, pochodzić z przestępstwa wyłudzenia środków ze Skarbu Państwa. W tym przypadku mówimy o Funduszu Sprawiedliwości, a ta konfiskata rozszerzona obejmuje również członków rodzin i osoby towarzysko związane z niekoniecznie podejrzanymi, bo jak się dowiedziałem, zabezpieczenie na rachunkach bankowych czy innych aktywach, w tym nieruchomościach, można dokonać, prokuratura może dokonać bez stawiania komuś zarzutów. Czyli jeżeli stwierdzono, że na przykład któryś z tych ludzi otrzymał kwotę miliona złotych, mówię zupełnie przykładowo, albo na rachunek jego rodziców wpłynęła kwota milion złotych, to ten rachunek zostaje zabezpieczony. Jeżeli na przykład taka osoba przepisała jakieś nieruchomości na żonę czy na rodziców, tutaj pytanie, jakim sposobem są potem państwo Ziobro weszli w posiadanie dwóch domów, dlaczego dom pana Ziobro jest przepisany na małżonkę. No, jest wiele pytań, na razie jest niewiele odpowiedzi, ale muszę Państwu powiedzieć, że te działania rokują. Wskazują, że czynności procesowe, które są podejmowane, choć jest to lakoniczny komunikat, ale jakby z niego możemy wiele wyczytać, bo w nim są zawarte tak zwane kropki. Także jeszcze raz tylko przypomnę, że prokuratura zabezpiecza
nieruchomości, czyni hipoteki przymusowe na tych nieruchomościach, zabezpiecza środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, jednocześnie informuje o tym, że jest zbierany materiał systematycznie, to też jest ważne słowo, do złożenia wniosków do Prezydium Sejmu o uchylenie immunitetów. Przyznam się, że liczyłem na to, że jednak podczas najbliższych posiedzeń Sejmu wpłyną te wnioski o uchylenie immunitetów Mateckiemu, Ziobrze i pozostałym. Wosiowi szczególnie, jak wiecie, wczoraj państwo może też nie wiecie, było przesłuchanie Wosia, przesłuchanie niejawne. Z nieoficjalnych informacji wiem, że przyniosło one bardzo dużo informacji, a oświadczenia Michała Wosia, że jakieś tam informacje są objęte klauzulą niejawne, były piramidalną bzdurą, ponieważ się okazało, że wcale taką klauzulą objęte nie były i nie są. I Woś mógł zeznawać publicznie przed komisją śledczą, ale tego nie zrobił, bo się po prostu bał. Tak? Próbował lawirować, próbował być bezczelny, ale na dobre mu to nie wyszło i nie wyjdzie. Także, proszę Państwa, ja rzecz jasna będę dalej apelować o kolejne czynności procesowe ze strony prokuratury, tak by też było one transparentne, by opinia publiczna, czyli Państwo mogli się o nich dowiadywać. Jeżeli chodzi o konfiskatę rozszerzoną, to wiedzcie Państwo, że może najpierw szybka definicja. Na czym polega ten poszerzony przepadek mienia, który spotka gang Ziobry? Proszę Państwa, konfiskata rozszerzona obowiązuje w polskim prawie od 2017 roku. Głównym celem jej wprowadzenia było skuteczne zwalczanie zorganizowanej przestępczości ZP Zjednoczona Prawica, jak to ładnie brzmi, w szczególności gospodarczej. Niniejszym wpisem chciałbym tu Państwu przybliżyć, jak to wygląda. Kiedy jest stosowana ta konfiskata rozszerzona? Przepisy kodeksu karnego stanowią, że warunkiem zastosowania, przepraszam bardzo, konfiskaty rozszerzonej jest skazanie sprawcy za przestępstwo, z którego popełnienia osiągnięto korzyść większą niż 200 tysięcy złotych, albo przestępstwo, z którego została lub mogła zostać osiągnięta chociażby pośrednio korzyść majątkowa, za której grozi kara pozbawienia wolności, której górna granica jest nie niższa niż 5 lat, bądź przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej. I teraz, proszę Państwa, musimy pamiętać, że konfiskata rozszerzona, te przepisy, dotyczą sytuacji, w której ktoś został prawomocnie skazany, ale te same przepisy stosuje się w przypadku też i zabezpieczania aktywów czy nieruchomości, tak by osoba podejrzana czy oskarżona nie zdążyła się ich pozbyć. A propos pozbycia majątku, to tutaj też taka dygresja przygotowałem. Czy sprzedaż mienia lub darowanie go innej osobie skutecznie uniemożliwi przeprowadzenie konfiskaty rozszerzonej bądź poszerzonej, jak niektórzy mówią? Otóż, proszę Państwa, w przypadku pozbycia się majątku przez sprawcę nadal istnieje możliwość jego skonfiskowania. Przepisy przewidują, że w takiej sytuacji przekazane mienie traktuje się nadal tak, jak mienie sprawcy. Teraz, jeżeli chodzi o uniknięcie tej konfiskaty, bo przecież na przykład pan Ziobro, czy pan Woś, czy inni mogą twierdzić, że dany majątek wcale nie pochodzi z przestępstw, bądź też na przykład rodzina tych osób, bądź przyjaciele. Nie wiem, czy mają w ogóle przyjaciół. Ja bym się bał przyjaźnić z takimi ludźmi. Choć nawet bym nie mógł się przyjaźnić z takimi ludźmi. Przepisy o konfiskacie poszerzonej umożliwiają ochronę majątku. Osoby chcące ochronić swój majątek muszą we własnym zakresie udowodnić, że sprawca nie władał konfiskowanym mieniem. Z kolei w przypadku pozbycia się majątku przez sprawcę należy wykazać, że podczas nabycia majątku od sprawcy nie można było przypuszczać, że pochodził on z przestępstwa. No, proszę Państwa, gdybym ja miał kupić od pana Mateckiego czy któregokolwiek z tych gangusów cokolwiek, to bym nie kupił, bo bym się bał. Także te przepisy znajdziecie Państwo w artykule 45, paragrafie 2 kodeksu karnego. Dobrze byłoby je przeczytać tak, abyście Państwo mogli też mieć tutaj pojęcie, co się może za chwilę
wydarzyć. Teraz jeszcze jest kwestia zorganizowanej grupy przestępczej. Drodzy Państwo, jakby no, nie ma definicji legalnych, jak przepisów prawa, które dookreślają tą zorganizowaną przestępczość. Natomiast to pojęcie oczywiście w obrocie prawnym istnieje. Tutaj mamy do czynienia z grupą, ta taka definicja językowa, jaka jest stosowana przez sądy i prokuraturę, dotyczy grupy, tak, która jest ze sobą zaznajomiona, posiada hierarchię, na przykład minister, wiceminister, dyrektorzy departamentów, asystenci i tak dalej. W tej grupie jest pewna podległość w tej hierarchii, a wszyscy członkowie tej grupy, świadomi popełnianego przestępstwa, procederu wyłudzania pieniędzy ze Skarbu Państwa, bądź tak, no, na szkodę Skarbu Państwa, uczynili sobie z tego stałe źródło dochodu. W to wchodzą oczywiście podmioty, które te pieniądze otrzymywały. Pytanie, co stało się z gotówką, którą wyciągano z bankomatów czy z banków. Jak wiem, w przypadku tego księdza od Salcesonu, to wyciągnięto ładne x milionów złotych w gotówce, proszę Państwa, i te pieniądze nie wiadomo, gdzie trafiły. Ale, kochani Państwo, jeżeli porównamy, to jest to, o czym też kiedyś mówiłem, i tutaj protip dla prokuratury, w bardzo prosty sposób można dokonać analizy tych danych poprzez porównanie daty wypłaty gotówki, a następnie sprawdzenia rachunków bankowych osób, które są w kręgu zainteresowania śledczych, czy na którejś z tych rachunków nie popełniono wpłaty gotówkowej. Oczywiście banki przyglądają się tak wypłatom gotówkowym w takim wymiarze, ale najbardziej się interesują, jeżeli ktoś na rachunek bankowy wpłaca większe kwoty pieniędzy. No nie mówimy oczywiście o 5, 10 czy 20 czy nawet 50 tysiącach złotych, ale jeżeli ktoś już przynosi 250, 300 czy 400 czy 500 tysięcy złotych, no to bank może się tym zainteresować. Więc analiza wyciągów bankowych pod kątem czy po dacie wypłat gotówkowych na rachunkach bankowych poszczególnych osób zaznajomionych z potencjalnymi podejrzanymi bądź już podejrzanymi, pojawiły się wpłaty gotówkowe. Oczywiście można było kupić kryptowaluty w takich lokalnych kantorkach. Na przykład ja widziałem taki kantorek, czy raczej taką maszynę elektroniczną. Tutaj o takich maszynach chyba dużo Sławomir Mentzen wie, bo chyba on się tym interesuje, gdzie można za gotówkę kupić bitcoiny, czyli te kryptowaluty. Natomiast tam jest ograniczenie do kwoty 1000 euro. Też trzeba później wylegitymować się dowodem osobistym, co ma oczywiście powstrzymać pranie tych brudnych pieniędzy, ale proszę Państwa, można to robić cyklicznie, tak, cierpliwie. To też jest istotne. Kwestia sprawdzenia, przesłuchania na przykład właścicieli kantorów, czy dane osoby, pokazując zdjęcie, czy właściciele kantoru, bo ci pracownicy kojarzą, by na przykład jakieś kobiety, tutaj protip dla prokuratury, żony osób podejrzanych, bądź mężowie, bo tam też mamy kobiety, na przykład kupowali warszawskich, bądź szczecińskich, bądź katowickich, albo wrocławskich, i krakowskich kantorach waluty większej ilości. Jeżeli ktoś kupuje 10 tysięcy euro, czy nawet 20 tysięcy euro, no kantorowcy no, nie zwracają na to uwagę. Dla nich to jest po prostu biznes, ale może zwróciło to ich uwagę, szczególnie, że taka osoba może na przykład nosić nazwisko znanego posła na Sejm RP, na przykład kogoś z formacji Zjednoczonej Przestępczości, przepraszam, Prawicy, tak, czy zorganizowanej. Zjednoczona Przestępczość, to też dobrze brzmi, przyznajcie Państwo. To jest tak, że jest działanie, więc musi pójść pochwała. Ten komunikat pana prokuratora, pana rzecznika, jak to bywa w przypadku jakichś komunikatów, lakoniczny, ale ma swoje
kropki, które warto połączyć i dla osób uważnych wystarczą, by zacząć kolorować obrazek. I oczywiście też pewna cisza ze strony zainteresowanych, którzy no, musieliby się przyznać ze wstydem do tego, że zajęto im rachunki. A to jest jeszcze nic w porównaniu z tymi setkami nośników, proszę Państwa, które zostały zabezpieczone. Laptopy, telefony. Uwierzcie, że nie jest to wąska grupa osób, stąd ta liczba, która się pojawia, kilkaset. Kilkaset, tak? No, na to należy zwrócić uwagę. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do subskrypcji tych widzów, którzy jeszcze nie subskrybują naszego kanału, a my rzecz jasna zobaczymy się w kolejnym materiale. Dzisiaj wieczorem o godzinie 20. Wrócimy do paru tematów, ale na koniec jeszcze mam pytanie do Państwa, bo też dostałem sporo maili. Przepraszam, że nie odpisuję na wszystkie od razu, ale jeżeli przychodzi 100, 150 czy 200 maili, staram się to robić sukcesywnie. Też już sygnalizowałem, że na te maile, na które nie odpisuję, to widocznie po prostu nie chcę, wybaczcie, tak, ale nie będę na nie odpisywać. Też mam do tego pełne prawo, natomiast część maili absolutnie wymaga odpisania. Dostałem maile od mężczyzn, ale też i od kobiet, których małżonkowie byli w pierwszych swoich związkach ofiarami przemocy domowej, jak to się odbiło na ich psychice. Jeżeli Państwo uważacie, że taki materiał, taki program warto byłoby zrealizować, dajcie mi znać w komentarzach, również w mailach. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi wspomnieniami, oczywiście anonimowo, to anonimowo i zapewniam, przygotuję taki materiał, byśmy mogli porozmawiać na temat przemocy domowej, która nie ma płci, a dotyka też mężczyzn, a jest to temat tabu. Zapraszam Państwa do maili, piszcie śmiało, możecie pisać anonimowo, czy się podpisać, ja anonimowość absolutnie gwarantuję. Kłaniam się nisko, do zobaczenia.